Dbamy o zdrowie, robimy EKG i wszelkie inne badania, dbając o serce i pozostałe ważne narządy. Często zapominamy jednak o organie najważniejszym, który odpowiada za wszystkie nasze czynności i sprawność psychofizyczną – mózg. To dzięki niemu funkcjonujemy, myślimy, według naukowców nawet czujemy. Te oczywiste rzeczy sprawiają, że o nim zapominamy. To są niezwykle trudne choroby, ponieważ choroba angażuje całe środowisko domowe. To nie jest choroba jednego pacjenta, to jest choroba, jeżeli chory jest mężczyzna, jego żony, dzieci, rodziny całej, wywiera wielki wpływ na całe środowisko. Alzheimer to choroba młoda, choć dotyka osób starszych. Wnikliwe badania nad nią rozpoczęto w latach 80. ubiegłego wieku. Powoduje luki w pamięci, problemy z rozpoznawaniem twarzy, a często również agresję. I choć chorzy to ludzie starsi, choroba Alzheimera zaczyna się znacznie wcześniej. Zaczyna objawiać się przeważnie około 65 roku życia. Natomiast to, co jest niezwykle ciekawe, te osoby, które będą miały mieć chorobę Alzheimera, już gdzieś od 35 roku życia zaczynają tracić swoje komórki w mózgu. Natomiast mózg jest niezwykle fajnym urządzeniem, ponieważ przez te 30 lat potrafi ukrywać to. Alzheimer to choroba całej rodziny. Według danych statystycznych w prawie 90% chorymi zajmuje się rodzina. W piątek 20 kwietnia odbędzie się konferencja naukowa, podczas której lekarze oraz naukowcy będą przybliżać zebranym problematykę Alzheimera. Konferencja, mimo że w nazwie ma naukowa, skierowana jest nie tylko do osób ze świata nauki. Organizatorzy chcą również rozpowszechniać wśród społeczeństwa świadomość choroby, diagnostyki i leczenia. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia w Auli Wydziału Humanistycznego przy ulicy Krakowskiej 71 o godzinie 9.